No i przepiękna wieża, jedna z czterech wież w okolicach, dwie są w Paszowicach, jedna w Muchowie, no i jedna tutaj, kurde, się ostała między Koczałkowem a Damianowem. Piękna, taka trochę na uboczu, nieodwiedzana za często, przede wszystkim te w Paszowicach są po jednej i po drugiej stronie, nagminnie odwiedzane, trochę tam w Muchowie, ale ta jest super, no coś pięknego. No, a okopy, transze poniemieckie tam są z tamtej strony, w odległości może 30 metrów, 20 od tej wieży. U góry jest napis, ale rozwalony. Podejrzewam, że ktoś strzelał do niego. Piękna ta wieża, majestatyczna. Kocham Puśkę 100%. Kocham Ewelinkę, Myśka, Afrika, Kors, Wietnam. No. Konary Rules. Konary Rules. O, widać, była tutaj podstawa. Powsadzane i do samej góry szło. Co mogę powiedzieć? Taką wieżę w środku odremontowano w Bukowcu w błyskawicznym czasie. Po prostu się daje metalową rurę, schody wokoło. Moment można zrobić i dalej tą wieżę użytkową. Jak jeszcze w gminę stać, to można zrobić ten dach. Barierkę dać na samej koronie i jest git. Także polecam tą wieżę, że się ludzie po prostu przyjechali zobaczyć, póki jeszcze stoi. A co problem? Problem miałem z przerzutką przednią, bo się linka po zimie wyciągła z pancerzem. No i troszeczkę kiepsko się rzucało. Musiałem przed wyjazdem taką 5-minutówkę zrobić. Po prostu linkę naciągnąć i wyregulować przerzutki z przodu. No, 5 minut do 10 minut to zajęło i teraz wszystko ok jest.